No to cześć. Czas chyba na aktualizację sprzętu, który jest w tym momencie dostępny od ręki, a jest go masę, na przykład dereczki. Dereczek jest, z tego co pamiętam, 10 sztuk, ale mogę jeszcze raz policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, 10 sztuk jest dereczek. Jeżeli ktoś by chciał derki, one są takie uproszczone. Teraz wam pokażę. Takie dereczki. O. Mówię, uproszczone, tutaj zapinane. O. I one są za 10 zł, więc jeżeli... Boże, 10 zł, za 5 zł, przepraszam. Jeżeli ktoś z was szuka tanich dereczek, to one są za 5 zł, albo całość za 45 zamiast 50 zł. Ale mogę zejść nawet na 40, więc jeżeli ktoś szuka, no to zapraszam. Co jeszcze posiadam takiego? Mam jeszcze uwiązy, które powstały sobie wczoraj w nocy. Znaczy dzisiaj w nocy. One są powyżej 40 cm. Bardzo długie wodze. Boże, wodze. Uwiązy. Uwiązy. One są rozciągliwe. Rozciągają się troszkę. Więc to nie jest ich całkowita długość. No ale jakby ich rozciągnąć tak... Chociaż one powracają z powrotem do swoich, do swojego pierwotnego kształtu, więc no, one są, tutaj jest żółto-różowy taki, albo zwykłe żółte. I one są za 5 zł, jeżeli ktoś by chciał. Ewentualnie wszystkie 3 sztuki za 12 zł, więc zapraszam. Co jeszcze mam? Pozostałość po starszej pracy, która no już jest zapakowana i tak dalej. Jest to po prostu kordeo i uwiąz troszeczkę krótszy i do tego charms, taki misio. Więc jeżeli ktoś by chciał, to jest za 10 zł. Cały taki komplecik, zestaw. No i oczywiście taniej jest, bo no charms, ile to w ogóle, czekaj. No oszczędza się 2 zł jakieś, ale zawsze taniej niż osobno kupować. Mam jeszcze smaczki dla Hobby Horse'a, które w tym momencie spadły 5 zł, bo dokładnie kosztują 15 cały ten zestawik, a teraz 10 zł. No i jest tutaj pączek, czyli donut pączek, dwa banany, takie już krojone, i dwa ciastka. I one są mięciusie, czy to dla zabawy dla młodszej osoby, czy to właśnie dla Hobby Horse'a. No i nie rozpychają. Są też ochraniacze na nogę, takie, nowsza generacja, chyba wam nie podpadła ona, więc no, jest tutaj takie i jest jeszcze outlet i ogólnie sprzedaję teraz za 25 zł za dwie pary, czyli razem z outletem. Outlet miał być za 50, minus 50% taniej, ale widać, że nie jesteście nimi nawet zainteresowani, więc 20 zł albo 25, to już od was zależy. No, one wiszą na Oliksie za 25, ale można negocjować na 20. Zestawik. Więc jest to. I one są oczywiście na dwie nogi, dlatego połączyłam sobie je ze sobą, żeby nie zgubić. Coś nie hobby horse'owego. Bransoletka na rękę z koniem mojego autorstwa. No i ona jest za 35, a można zniżyć cenę na 30. W ogóle zależy mi, żeby po prostu poszło to, więc... no, bo jakby ktoś nie wiedział, to ja wyjeżdżam i mnie nie będzie, więc te rzeczy albo będą leżeć przez nie wiadomo ile i kurzyć się. Ewentualnie, no, ktoś by ich wziął. No. Mam też wodze, które się poplątały z innymi kolorami wodzy. Wodze... Więc tak, 10 zł, 8 zł. Postanowiłam nie dawać wam rabatu, ale za to jest możliwa negocjacja cenowa, więc jak tak mówię, no to jest tak. Albo 8 zł za sztukę, albo 10 zł za sztukę. Jak mówię, jak chcecie. Do koloru do wyboru. Są wodze brązowe, które znowu się poplątały z innymi wodzami. Puść. Takie wodze brązowe, sparciane. Czy tam, no parciane, to jest taśma parciana niż nośna. One są dość długie. O. Tak samo cenowo.
Jeszcze kolor pistacjowy, również wodze trochę krótsze, ale pistacjowe. No i do tego jeszcze jedne krótkie wodze, bo wiem, że ludzie lubią różnie, lubią długie wodze i krótkie, więc tu są jeszcze takie zielonkawe jedne. Do tego mam jeszcze nowe ogłowie, które powstało również dzisiaj w nocy. To jest ogłowie hakamore. Z takim ozdobnym naczółkiem. No i oczywiście do kompletu są wodze. No i ogłowie jest za 60 zł na rozmiarówkę koni A4. Ale mam też ogłowie w rozmiarówce. Tylko ja muszę go przytargać tutaj. Werbenta tutaj jest. No i to jest ogłowie w rozmiarówce A3. Razem z wędzidłem z druków 3D, z wodzami. No i jest to ogłowie, które ja w ogóle robiłam na wzór jakiegoś tam ogłowia z internetu, więc nie mam zielonego pojęcia, co to za rodzaj ogłowia. Jakieś westernowe tam było ponoć, czy coś tego typu. Więc jakby ktoś chciał takie białe ogłowie, no to jest. One ma regulację tutaj, tutaj, tutaj. No i odpinane wodze. I odpinane wędzidło oczywiście. No i z drugiej strony wygląda dosłownie tak samo. Tak one wygląda. No, rozmiarówka A3, więc jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to jest dostępne. No i jeszcze mam konika, który w tym momencie jest na przecenie. Z 25% taniej można go zdobyć. Czyli zamiast 200, to jest za 150, jako ostatni hobby horse, który jest dostępny. I nie wiem, kiedy będą dostępne inne konie, więc jest on na ten moment ostatni. I dereczka jest gratis, trochę inna dereczka. Taka ostatnia, powiedzmy, edycja tych moich dereczek. Więc dereczka jest gratis, regulowana i tak dalej. No i konik jest w rozmiarówce A4. Oczywiście jest już z kijem, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to taki arabek szuka sobie domku, jest za 150 zł. Dereczka gratis, kijek gratis, więc no i uszy ma do tyłu. Więc no... Szpilka zostanie wyciągnięta, jak zwykle, bo zrobię tak, żeby mu tutaj się nie otwierało, bo no, welbent jest na przykład starą pracą, to on ma pysk otwarty, jak nie wiadomo, on całe życie zdziwiony jest, ale no. Ale jeżeli kogoś coś interesuje, to zapraszam do kontaktu na Olixie albo na Vinted. Mogę w komentarzu, jeżeli ktoś będzie prosił o linka, no to podeślę. No i są dereczki, wodze, kantarki też będą właśnie za chwilę będę, o Jezus Maria, statyw uderzyłam, kantarki będę za chwilę tworzyć i będą to kantarki takie jak ten zielony na tym łaciatym koniu był dostępny, czyli z okuciami trudzielnymi, powinnam mi jakieś tam, chyba jeszcze jakieś kółka mam, więc powinnam jeszcze zrobić przynajmniej z dwa kantarki i będą dzisiaj prawdopodobnie tworzone. No i koszt takich kantarków będzie chyba za 20 zł od sztuki. Z racji na to, że mają właśnie te okucia. No, a tutaj mamy ogłowie. No, ogłowie westernowe. Tak, westernowe. Hakamore. Takie. Z regulacją nachrapnika tutaj. I regulacją pod spodem. Pod nachrapnikiem. No, i jeżeli ktoś z Was jest czymś zainteresowany, to zapraszam, bo jest pełno, dosłownie pełno rzeczy. No. A z racji, że sprzedaż zamykam, więc nie będzie w najbliższym czasie nic tworzone. Mam nadzieję, że taki filmik aktualizacji moich sprzętów Wam się spodobał. No, jeżeli byście chcieli, to mogę też zrobić aktualizację z mojej stajni dla Hobby Horse'a. No.